Cześć kochani, z tej strony Sylwia Shiny Sylwii, witam Was znowu na moim kanale. Dzisiaj film, który nagrywam z dziewczynami. Asia, Kasia, Basia, Suzy. Tak, Asia, Kasia, Basia, Suzy, tak, wszystkie wymienione. Czasami nagrywałyśmy jeszcze z jakimś gościem specjalnym, dzisiaj w podstawowym składzie. No i będziemy miały dla Was różnego rodzaju wakacyjne stylówki. Na każdym kanale zobaczycie inną propozycję. Będzie to wycieczka w góry, kemping, u mnie plaża. Ta nasza seria polega na tym, że robimy losowanie. Każda z dziewczyn jest odpowiedzialna za inny element garderoby. Ja tym razem byłam za buty, więc każdej dziewczynie na odpowiednią okazję, czy ten kemping, czy góry, zamawiałam buty. Reszta dziewczyn pozostałe elementy i to wszystko składa się w jeden outfit. No i możemy zobaczyć, co z tego wyszło, no i kto miał jaki dziwny pomysł, bo ta edycja wakacyjna to myślę, że może być naprawdę ciekawa. Przypadła mi plaża. Fajnie, bo mieszkam w Gdańsku, więc to do mnie pasuje, ale wiecie co, ostatnio mi się w ogóle troszkę przytyło, więc mam nadzieję, że poza strojem kąpielowym dziewczyny mi zamówiły jakąś, nie wiem, długą narzutkę, żebym co nieco mogła przykryć. Jako, że ja byłam odpowiedzialna za buty, to dobiorę jakieś ze swojej szafy, jak już cały outfit będzie gotowy. No i myślę, że możemy zaczynać i robić unboxing. Widzę, że Zalando przerzuciło się na papierowe koperty, ale w środku nadal mamy folię, więc... No, chociaż w połowie bardziej eko. Jest to taka koszula, wydaje mi się, że jest lniana. Zaraz sprawdzimy skład. Mamy tutaj 50% wiskozy, 38% kotonu bawełny i 12% lnu. Beka, że tego lnu jest tylko 12%, a to totalnie wygląda jak len, ale może przez to, że to nie jest 100% len, to nie będzie aż tak gniotliwe. Przyszło takie lekko zagięte, to jest metoda mojej mamy, tak zgiąć kawałek. No, gniotliwe, ale okej. W plażowym klimacie jak najbardziej. Superancko, jak się spieczemy, to można na siebie narzucić. Zobaczcie, ja byłam w Kopenhadze na wycieczce na łodzi. Byłam wysmarowana SPF-em na twarzy, a zapomniałam o ramionach. I zobaczcie, jakie mam spieczone. No. Więc takie coś bym narzuciła, jakbym się nie spiekła. Ja to wzięłam jako górę, ale jesteśmy na plaży, więc na plaży to jest okrycie wierzchnie, a za okrycia wierzchnie była odpowiedzialna Kasia. Więc Kasiu, mów! O co chodzi z tą koszulą? Tym razem ubieramy syl na plażę. Ja byłam odpowiedzialna za okrycia wierzchnie, więc wzięłam coś, co można narzucić po wyjściu z plaży lub na nią idąc. Zobaczymy, co na to syl. Mamy tutaj kawałek stroju kąpielowego. Suzy była odpowiedzialna za doły, więc Suzy, mów, co cię skłoniło do zamówienia takich oto gatek. Cześć, to Suzy z kanału Suzy Live Vlog dla Sylwii. No, wybrałam coś plażowego, coś dosyć odkrytego, ale pomyślałam, że jeżeli rzeczywiście Sylwia ma w temacie plażę, no to nic innego nie będzie pasować jak dół od bikini. Ale te majteczki są zabudowane, więc mam nadzieję, że nie odkryją za wiele i że spodobają się Sylwii. No, 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 powiem Wam, że wygląda to obiecująco. Mają tutaj falbankę, która powinna odwrócić uwagę od fałdek. Z boku jest wstążeczka, ale taka, znaczy kokardka, taka ozdobna. I te majtki są raczej wyższe. Ja to w ogóle uwielbiam taki z wysokim stanem, w ogóle w klimacie retro, to one tak wszystko trzymają w kupie, że szok. Ale te wydaje mi się, że też będą dość wysokie. Byłabym załamana, jakbym trafiła na te takie niziutkie, to ten cały brzuch byłby na wierzchu. Zagłada. Okej, zaraz w nie wskoczę. Tu mamy coś leciutkiego, więc ja obstawiam, że to będzie tym razem już Asia, to Asiu, mów. Cześć, z tej strony Asia z kanału Asz.lum. Dla Sylwii miałam wybrać stylizację na plażę, więc od razu mi się oczywiście skojarzył strój kąpielowy, wzięłam górę od stroju kąpielowego, ale mam nadzieję, że któraś z dziewczyn jakieś okrycie wierzchnie tutaj da, żeby Sylwia nie wyglądała bardzo nago, natomiast jest on w trendach, może też służyć jako top, więc wydaje mi się, że może być to fajna opcja. Sylwia, daj znać, jak tym będziesz w ogóle wyglądać i co o tym myślisz. To się już nagrywa? Tak, tak. Wiecie co? Nie wiem, jak to chwycić. Jest to na pewno góra. Dobra, będę miała zagadkę przy zakładaniu. Totalnie nie wiem, jak to się ogarnąć, bo to są jakby ramionczka te z tyłu. Tu gdzieś one pewnie będą skrzyżowane. To jest albo, na jedno ramię. Albo on jest na jedno ramię. No właśnie, Amelia mi tu podpowiada. No, sądzę, że to naprawdę będzie wyglądało fajnie. Uwierzmy w to.
Ale zwróćcie uwagę na to, że zarąbiście, że jedna z dziewczyn wybrała jakiś czarny element stroju, no bo to właśnie można fajnie miksować. Strojów nie musimy tylko nosić do kompletu, tylko właśnie jak mamy komplet, to na przykład czy majtki, czy stanik możemy podmieniać na czarne, czy białe, czy takie jednokolorowe i wtedy to będzie super zestaw. Ale no czadersko, zobaczymy jak ja się w to wbiję. Ulala, jest tutaj torebka, a za to odpowiedzialna była Basia, więc słuchamy. Cześć wszystkim, z tej strony Basia i dla styl zamówiłam torebkę plażową. Jest ona w kolorze, stwierdziłam, że skoro jest to plaża, słońce, wakacje, no to warto też zaszaleć z kolorami. Zobaczymy, jak to się wkomponuje z resztą rzeczy od dziewczyn. Jest to też torebka z dziurami, która powinna świetnie przepuszczać piach. Ja osobiście jestem zwolenniczką właśnie tego typu toreb na plażę. Kiedy też położę ją na ziemi, czy wrzucę do środka ręcznik, to ten piach i tak przez tą torbę gdzieś tam powypada. Także mam nadzieję, że Sylwii się spodoba i mam nadzieję również, że wpasuje się w resztę stylizacji. Wow, no ona jest czaderska, totalnie w trendach. Teraz bardzo modne są te torby za sprawą marki Prada. Może wkleję Wam na ekranie, jak wygląda model od nich. Właściwie podobnie, identycznie, tylko tu ma logo Prada i kosztuje pewnie jakieś 100 razy więcej. Ta jest, słuchajcie, z Pull & Bear. No naprawdę jest zarąbista. Nawet mi pasuje do tego, co mam tutaj na sobie. Zobaczcie, basicowe ubrania, jeden mocny element, czad. No i już tu spoglądam w bok, że ta torba będzie też świetnie wyglądać do tego stroju kąpielowego, do tego dołu, który wybrała Suzy. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale były tam pomarańczowe elementy, więc... No, myślę, że będzie git. Ja Was od razu tutaj zachęcam do zajrzenia do opisu, bo tam będziecie mieć linki do filmów innych dziewczyn. Zobaczcie, co tam u nich się zadziało ze stylizacjami. No a teraz wskakuję w to wszystko. Dajcie znać, na ile to oceniacie i jak już obejrzycie, skomentujecie, czy jeśli film Wam się podobał, dacie łapkę w górę, to wbijajcie do dziewczyn. Ta-dam! Oto jestem. Słuchajcie, stopem to były takie jaja. Boję się odsłonić, że coś mi skoczy. On jest po prostu taki bekowy. Ciężko było go założyć. A zobaczcie, ja też mam bekę. Ja tak mówię, Boże, dobrze, o tą koszulę, bo ja się czuję w nim naprawdę bardzo naga. Póki go nie założyłam, miałam taki plan, że może sobie go zostawię jako top pod marynarkę. Ale nie, bo to jest takie naprawdę bardzo ruchome. I nie mam jakichś dużych piersi, a tutaj jest tak niebezpiecznie. I myślałam, że gadki będą nieco wyższe, żeby nie było, zakładałam na swoje. Nie myślcie sobie, tu jest higiena pracy zachowana. Dobrałam do tego takie sandałki ze sznurków, ze swojej szafy, one są z HM-u, z poprzedniego sezonu, ale w tym sezonie też były podobne. Koszula i torba bardzo fajnie wyglądają. Nawiązanie pomarańcz, pomarańcz, czarny, czarny, beż, beż, więc myślę, że to się wszystko tak składa do kupy. Amelia, powiedz, jak oceniasz? Ja myślę, że 7 na 10. To i tak wysoko. Znaczy, trochę ciężko oceniać plażową stylówkę, no bo strój, nie, torba. No. To daj jeszcze jeden punkt za górę, żeby było 8. No, ja czekam na Wasze oceny, czy byście tak się ubrali na plażę. Ja jak najbardziej tak. Może z inną górą. Torba przepiękna, jest serio genialna. Koszula też, czuć, jest taka zwiewna, mięciutka, te rękawki można sobie jeszcze opuścić. No buty są z mojej szafy, więc ja lubię co dużo mówić. Gadki takie didi. No i top, o którym już trochę żeśmy opowiadali. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, jak oceniacie to względem tych innych stylówek. No i co? Widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Pa!